Witam wszystkich na naszym forum, seminarium. Pierwotnie to forum miało mieć charakter taki, że miało być na temat wdrażania nowych przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii. Temat nam się rozbudował i wyszedł z tego, wyszło właściwie trzecie forum biznesowe. Poprzednio mieliśmy pierwsze forum, drugie forum i w tej chwili dzięki wystąpieniu tutaj kolegi Jaszczuka, starosty Zmińskiego, to będziemy mieli część biznesową taką bardzo mocną. I to jest pozytywna rzecz. Chciałbym powitać naszych tutaj znakomitych gości, prelegentów. Przede wszystkim chciałbym powitać już wymienionego poprzednio kolegę Jaszczuka, starostę Żmińskiego, przewodniczącego Związku Powiatów, który będzie mówił na tematy te biznesowe i dotyczące geodezji. Witam wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjno-kartograficznego, kolegę Cieszyńskiego Roberta. Witam głównego geodetę województwa, kolegę Grzegorza Pawelca. No i witam kolegę prezesa z oddziału stowarzyszenia w Toruniu, kolegę Zbyszka Rewińskiego. Witam profesora Kujawskiego, wychowawcę wielu pokoleń geodetów. No i witam prezydenta Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, pana Romana Czakowskiego, którego właśnie nie muszę tu witać, bo on jest u siebie. Burmistrza Kujawsko-Pomorskiego. To doskonała okazja do nawiązania współpracy oraz twórczej wymiany między środowiskiem akademickim, administracją oraz wykonawstwem geodezyjnym na tematy dotyczące geodetów w kraju oraz w naszym regionie. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy jest obecnie jedyną uczelnią kształcącą kadry geodezyjne w naszym województwie technicznego. Został przyznany profesorowi Petardowi Kujawskiemu medal Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Medal ten przyznawany jest osobom szczególnie zasłużonym dla jej rozwoju. Proszę panią przedstawicielkę. Udział w ceremonii przekazania medalu profesorowi. Panu prezydentowi za wystąpienie, a panu profesorowi gratuluję. Pan profesor już ma już chyba wszystkie możliwe oznaczenia, a życzymy jeszcze następne. Przechodzimy teraz do programu. Mianowicie poprosiłbym kolegę Zbigniewa Jaszczuka o wygłoszenie tematu zadania służby geodezyjno-kartograficznej województwa kujawsko-pomorskiego w ramach realizacji projektu Infostrada 2.0 realizowanego w regionalnym programie operacyjnym na lata 2014-2020. Bo my jako administracja jesteśmy zainteresowani zatrudnianiem waszych absolwentów i powiem troszeczkę tak z historii. Z tego czasu jak ja uczyłem się geodezji i kartografii, to na tym szczeblu wyższym były cztery ośrodki, które kształciły geodetów. Była oczywiście Politechnika Warszawska, która jest. Było AGH w Krakowie, które jest. Był ośrodek we Wrocławiu i w Olsztynie, które uległy tam stosownym przekształceniem. Natomiast
Później troszeczkę ta sytuacja się zmieniła. Nabory się zmieniały w okolicach tutaj Bydgoszczy, Szczecina, Gdańska, uczelni wyższych kształcących geodetów, kartografów. Nie było i niestety mamy tutaj niedobór kadry, o czym będę mówił później. Jeżeli chodzi o waszych absolwentów, to ja się państwu przyznam, że w starostwie mamy ich kilku. Wielu z nich podejmuje studia, jak już u nas pracuje. Jest to bardzo dobre rozwiązanie. Oni pracują najczęściej w ośrodkach dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. Tam pracownicy starostwa, czy z tym większym, dłuższym stażem, udzielają im tych porad fachowych, merytorycznych, już w praktyce bezpośrednio w pracy. Natomiast na uczelni muszą nauczyć się tego, czego uczelnia wymaga. Przy okazji chciałem panu profesorowi pogratulować kolejnego wyróżnienia, jeżeli chodzi o tę stronę. Tak jak mówiłem już poprzednio, jest to właściwie trzecie forum. My z tym tematem zajmujemy się już od 2013 roku, czyli już 5 lat. I wykonawstwo na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jest rozproszone, słabe i w ogóle jest to problem, o którym tu kolega przewodniczący mówił i państwo. Zawsze narzekamy, że nie ma pieniędzy na geodezję. Pieniędzy jest mnóstwo, tylko trzeba umieć to wykorzystać. I to między innymi po to jest ta konferencja, żeby o tym mówić. Czyli na temat wdrażania nowych przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii. I tutaj na ten temat będzie mówił Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w oparciu o przeprowadzone kontrole. I to jest właściwie, od tego zaczęliśmy to nasze forum. Jest to temat wiodący, którego prosimy o rozpoczęcie. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie, za umożliwienie mi prezentacji w tym zakresie, w temacie naszego forum. Chciałbym przede wszystkim, Szanowni Państwo, poinformować, że Pan Wojewoda już za dawno to miał z nami być, więc dzisiaj nie mógł przyjechać, nie musieli Panu Wojewodowi pojechać do Warszawy. Bardzo serdecznie przepraszam. Natomiast chciał z nami być, chciał nam przekazać bardzo wiele dobrych słów. Jestem poproszony, żeby w jego imieniu powiedzieć coś do Państwa. Otóż, Szanowni Państwo, Państwowy Zasób Geodezyjny Kartograficzny, który jest prowadzony przez starostwa powiatowe, przez marszałka i głównego geodety kraju, a zasilany, jakby nie było, wynikami prac geodezyjnych kartograficznych, który roz Państwa realizuje, jest dosyć dobrze postrzegany w sferze administracji publicznej. Dane zasobu geodezyjnego są coraz większym stopniu wykorzystywane jako dane referencyjne. W stowarzyszeniu zajmuję doczesną funkcję wiceprezesa. W stowarzyszeniu odpowiedzialny jestem za prowadzenie i przygotowanie szkoleń. Dzisiaj się staram z tego obowiązku wywiązać. Również staramy się prowadzić te szkolenia i różne inne spotkania, które mają głównie na celu podnoszenie kwalifikacji nas, geodetów wykonawców, geodetów pracujących w administracji. Ponadto, proszę Państwa, zdałem sobie sprawę, że tą geodezją na poważnie zajmuje się prawie ponad 20 parę lat. Także nim zacznę swoją prezentację, to chciałbym uzasadnić jej tematykę oraz jej kształt swoim doświadczeniem. I tak jak powiedziałem, kilku lat sprawuję dorosłą funkcję wiceprezesa. Oprócz tego jestem geodetą, który prowadzi swoją firmę dokładnie od 20 lat. Tak? Zatrudniamy około 8 osób. Bardzo prosimy następnego kolegę Jacka Gezele, również geodeta uprawniony, pracujący we własnej firmie. Witam Państwa, nazywam się Jacek Gezela. Pracuję w geodezji od lat 15, jako geodeta uprawniony.
było ponad 5. Zawód geodety, wszystkie rodzaje robót poczynione w lotnictwie oparte są na przepisach prawa. To w szczególności widoczne jest w pytaniach egzaminacyjnych dla osób wybierających się uprawnienia zawodowe. Dla przykładu osoby takie, które się wybierają uprawnienia zawodowe, muszą opanować wiedzę z 50 ustaw, 61 rozporządzeń i 12 polskich Włocławka, właściciel firmy geodezyjnej, wiceprezes Stowarzyszenia Geodezy Polski w Bydgoszczy. Proszę bardzo. Tak? Już słyszałem? Na chwilkę tylko w odniesieniu do tej części pierwszej seminarium, to kolega przewodniczący Związku Powiatów o zachęcaniu nas do tej pracy. No powiedzmy sobie szczerze, my tu w województwie miastopomorskim nie będziemy tego robić naprawdę, bo nasze konsorcja nawet zawarte to nie chodzi o braki kadrowe, bo myślę, że możemy zebrać nawet 20. Chodzi o te warunki brzegowe, gdzie są wymagane doświadczenia. Nie mają u nas tego dodać i nie będziemy tego robić. Więc jesteśmy skazani na firmy zewnętrzne i sobie od razu to odłóżmy. A takie nasze problemy tutaj wykonawstwa. Ja mam takich kilka. Proszę bardzo. Kolega Rechliński z Torunia. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja prowadzę działalność gospodarczą w ramach Zakładu Usług Geodezyjnych i Wyceny Nieruchomości. Firma jest jednoosobowa i współpracuje tutaj z tym facetem czerwonym w Rusce, też z firmą jednoosobową, Zakład Usług Geodezyjnych ma Georgia. Tak? Dlaczego ja bym mówił? Czy jest nagrywany, panie prezesie? Tak. To nie chciałbym. Wszystko jest nagrywane. No to muszę być wcześniej. Proszę Państwa, dlaczego ja tym mówię? Geodeta, wykonawca, ma właściwie przeciwników. Zwróciłbym się z wnioskiem do naszego publika z prośbą, zdając sobie sprawę z ograniczonych możliwości. Przepraszam, słuchacz lepiej? Chciałbym zwrócić się z prośbą odnośnie działania na rzecz spójności przepisów, bo tutaj skoncentrowałbym się na drugim zakresie i tym wykluczeniu, który tu poruszał i kolega, i tutaj pan Robert również. Chodzi mi o sytuację sprzeczności, to znaczy raz zakresu, na podstawie których można wykonywać te uprawnienia. Dużo bałaganów wprowadziły w mojej ocenie standardy komisyjne, które na ten temat się wypowiadają. To znaczy w standardach mówi się w paragrafie 30 o pomiarach sytuacyjnych związanych ze wznowieniem kraju. Mirosław Kaszewski, aktualnie geodeta powiatowy powiatu żyńskiego, członek zarządu Związku Powiatu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. No szef pojechał, ale powiem tak, on wielokrotnie powtarzał, że nie powiedział, ale mówi, że w Żynie trzeba tak załatwiać wszystkich, żeby za dużo błota po urzędzie nie rozdusili. Nie wiem, część może słyszała, tak mówi. Oczywiście trochę żartuję. No zabrałem głos jako ten powiatowy, który tu jest. Cenne spotkanie. My mamy, mówię już teraz po linii powiatowej, my mamy za uszami, macie jako wykonawcy też za uszami, inspektor nas tego wszystkiego spowiada dość skutecznie. Chciałem powiedzieć, że też podkreślić jego osobę, to jest taki przyjaciel geodezji. Troszkę po Polsce jeździmy, obserwujemy, co się dzieje w różnych dziedzinach, w różnych kierunkach. I nasz inspektor daje radę, zachęca do zgłaszania się do rozmów, to dobry pomysł. No, część tych niedogodności, które są w tym naszym życiu, można w ten sposób... Tutaj do wypowiedzi wojewódzkiego inspektora odnośnie aktualizacji danych ewidencyjnych dotyczących budynków i firmatycznych wniosków, które musimy dostarczać, żeby te dane zaktualizować. Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków odbyła się na wniosek właściciela lub na przykład na podstawie rejestrów, innych rejestrów publicznych.
Definicja rejestru publicznego została określona w przepisach wydanych przez Ministerstwo Cyfryzacji, przez panią Annę Stryżyńską, gdzie rejestrem publicznym został również określony operat techniczny przyjęty do zasobu geodezyjnego, do ośrodka dokumentacji geodezyjnej. Czyli sam operat, który jest przyjęty, może stanowić podstawę do wprowadzenia tych danych do ewidencji gruntów i budynków. Taką interpretację też wydała właśnie pani Anna Stryżyńska w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Od nas różne, że tak powiem, formy przygotowania tych map. Jeżeli projektant ma takie życzenie i chce tą mapę, żeby mógł wykonać z dokładnością do dwóch czy trzech miejsc po przecinku, to jest jego życzenie. Moim zdaniem teraz to nie powinno na to wpływać. I to pytanie to jest, czy mają takie prawo, czy nie? Jeśli chodzi o wymóg prowadzenia, znaczy pierwszego prowadzenia, czy wymóg uzależniający warunkowo, że może być operat łącza transferowa osoba do zewnętrznego wyższego, tylko wtedy, gdy został dokonany zmiany w ewidencji gruntów i budynków, to moje stanowisko jest takie, że organ służby dochodzenia nie ma prawa wymagać, aby najpierw prowadzić zmiany w ewidencji gruntów, a dopiero później przyjąć operatę Państwowego Zasobu i uwierzytelnić dokumenty. Samo uwierzytelnianie to jest uwierzytelnienie co do zgodności z bazami danych prowadzonymi przez starostę lub co do zgodności z opracowaniem przez geodetę. I w tym zakresie właśnie następuje uwierzytelnienie, po pierwsze. Po drugie, organ, który prowadzi Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, a jednocześnie prowadzi ewidencję gruntów i budynków, niejako przy weryfikacji operatu technicznego, to przy weryfikacji operatu technicznego ocenia, czy geodeta z odpowiednimi dokładnościami powierza tak dalej i czy de facto ta zmiana do ewidencji gruntów i budynków może być prowadzona. Więc jeszcze... Ja tutaj to takie rzeczy, takie jakby podstawowe, dotyczące naszego zawodu. A mianowicie, my od wielu lat, od początku mojej pracy, to już jest 40 lat przeszło, są to jeszcze koledzy starsi, którzy jeszcze dłużej pracują. Cały czas walczyliśmy o to, żeby geodezję uznano jako zawód zaufania społecznego, tak? Żeby powiedzmy to, co geodeta powie, żeby to było jakimś tam, miało jakąś miarę wartości wysoko. Te nasze działania w tej chwili, no w związku z tym, że nie ma dużych firm, właściwie tak jak kolega powiedział, ja mam firmę jednoosobową, pracuję z drugą firmą, też jednoosobową. Oczywiście to spójrzcie na to w ten sposób. Jest firma jednoosobowa. Proszę Państwa, ja chciałbym podziękować koleżance Wielkan za udostępnienie uczelni, że mogliśmy się tutaj spotkać. Dziękuję bardzo. A Państwu życzę powrotu do domu i przyjemnego, miłego, pogodnego weekendu, który nas czeka. Dziękuję bardzo.